Nowe miejsca pochówku na Trzcianeckim Cmentarzu jeszcze w październiku. Trwa inwestycja związana z rozbudową i modernizacją nekropolii. Docelowo ma powstać tutaj ponad 3,5 tysiąca nowych miejsc pochówku. Jesteśmy w fazie zakończenia projektu technicznego modernizacji cmentarza komunalnego w Trzciance. Starania nasze o rozbudowę cmentarza rozpoczęły się 3 lata wstecz. Mając ograniczoną liczbę miejsc pochówku, musimy poszerzyć, zmodernizować cmentarz i to się już rozpoczęło w ubiegłym roku od kaplicy cmentarnej. W pierwszym etapie to jest 1 hektar, około 560 miejsc pochówku, natomiast docelowo to jest 7 hektarów terenu. Łącznie na cmentarzu komunalnym w Trzciance będzie ponad 3,5 tysiąca nowych miejsc pochówku. Rozbudowa i modernizacja nekropolii pochłonie po 300 tysięcy złotych rocznie przez najbliższych kilkanaście lat. Obecnie zakończyła się wycinka drzew pod pierwszy hektar. Jeszcze w tym miesiącu pojawią się tam nowe miejsca pochówkowe, drogi i oświetlenie. Zniknie także zniszczone betonowe ogrodzenie, a na jego miejscu powstanie nowe.